Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy znowu uczyć się od jednego z najlepszych koreańskich graczy w TFT, czyli TSM Kian i zaczynajmy podobno ciekawy build, podobno nowy build, który pojawia się, albo pojawił się już na TFT w drugim zestawie. Możliwe, że ten filmik jest wrzucony troszkę za późno i ten build już jest dobrze znany. Generalnie ostatnio nie grałem zbyt dużo, tak więc mogę nie wiedzieć co jest teraz aktualne, ale chcę wrócić do regularnego grania i nagrywania TFT. Tak więc chciałbym się troszkę podłużyć, a od kogo innego jak od najlepszego gracza. Widzę, że dużo osób zaczyna z predatorami. Bardzo łatwo jest ich zhyperrolować i generalnie łatwo jest ich zagrać. Tutaj już dwie osoby mają Ludens Eko raczej będzie grana na tego Koga, a przeciwnik miał już Ginsa. Co warto pamiętać, jeżeli gracie pod postacie za jeden Golda i w tym zestawie, czyli w zestawie drugim, jest ich dużo mniej. W pierwszym zestawie było po 39 postaci w puli, teraz jest tylko 29. Tak więc miejcie na uwadze, jak będziecie hyperrolować pod Kogmawa, czy trzy osoby już go nie mają na drugim poziomie. Bo wtedy zmniejszy to drastycznie wasze szanse na Wbicie go na drugi poziom. Tutaj Renekton bardzo fajnie się leczy. Myślę, że jeżeli macie szansę wbicia Renektona na drugi poziom, to zawsze powinniście to robić. Z tego co widzę, to nie dodał on poziomu ani razu, co warto zauważyć, bo teraz ma już 40 golda. Tak więc ekonomia bardzo ważna. Tutaj przeciwnik miał tylko 20 golda. Myślę, że całkiem dużo golda mu poleciało z minionów. To przez to Kogmaw na drugim poziomie z. Ludens Eko. Generalnie predatory, jeżeli wrzucicie szybko e, kogmawa, Warwika lub e, skarnera na drugi poziom, to nie powinniście stracić lub nawet nie przegrać rundy we wcześniejszych fazach gry. Tak więc łatwo jest zbudować ekonomię z tą kompozycją. Bardzo polecam dla wszystkich początkujących przejście jest troszkę. Inne, troszkę ciężej się gra przejście, ale generalnie bardzo łatwo jest zagrać Predatorów. Tutaj na czwartym poziomie 8 na 10 golda, zaczyna się hyper rolowanie, szukamy wszystkich możliwych Predatorów, czyli Rexai, Skarna, Rakog, Warwika i tutaj widać, że to rolowanie troszkę średnio wyszło i chyba się z tym rolowaniem podda, nie chcą zużyć całego swojego golda, zrolował 30 golda. Kupił też elektryków. Z tego co wiem, to bardzo on lubi grać elektryczne postacie, no, którym też jest bardzo dobrym, do, bardzo dobrym asesynem do dodania do Predatorów. Przeciwnik ma Maokaja oraz iberna na trzecim poziomie, co jest ciekawe, bo jeżeli jedna z tych postaci się sklonuje, to wtedy będzie praktycznie nie do zabicia ten przeciwnik. Spatule bierze z Karuzeli. Bo jedną spatulę już miał na planszy Daje mu to Force of Nature I możliwość zagrania Glacela oraz Elektrika Z Voliberem Voliber ma trzy klasy Tak więc warto jest go grać pod synergię. Orn na drugim poziomie Wcześniej z Voliberem Też potrafi bardzo dużo zrobić No i w sumie ta kompozycja nie wygląda jakoś mocno Ma on siódme miejsce Szóste miejsce na razie przepraszam w, Jeżeli chodzi o Zestawienie tych graczy. Tutaj nie lecą mu najlepsze itemki, też. Oliver na drugi poziom i dalej roluje. Bardzo możliwe, że szuka Nocturna. Szuka też Rexa, bo Rexa jest troszkę mocniejsza. Fajnie jest, gra się też z skarnera pod Carry, właśnie z takimi itemkami. Musicie wrzucić na niego Phantom Dancera i później już macie do wyboru Tornmela, Warmoga, właśnie tą łapę. Dragon's z czyli generalnie defensywnej itemki żeby zagrać kryształy kryształy nie wiem czy cztery się gra chyba tylko dwa się gra i do tego jeszcze gracie predatorów o właśnie tak jak tutaj przeciwnik ma e Thornmaila oraz Warmoga z Mountain buffem i skarnet dodaje sobie bardzo dużo tarczy i do tego jeszcze ma limitowane obrażenia które może przyjąć przez to, że ma kryształowego buffa tak więc fajnie to działa ale musi być dobrze zagrane no i co tutaj jeszcze widzimy wrzuca on cztery glaciali Ludens Echo zostało wrzucone na Ezreala. Z tego co wiem, to najmocniejszy build na Ezrealu to są dwa Ludens Echo oraz Seraf. Zbiera on kolejną łezkę, dodaje na Ezreala i możliwe, że właśnie idzie w tego builda. Nie widziałem osobiście tego builda, jedynie wiem, że on działa i że może być zagrany dosyć mocno. Od najlepszego gracza słyszałem w sumie byłego najlepszego gracza. Nie wiem aktualnie jak wygląda ranking. Ale od Polaka Alana, że ten build jest grywalny. no ale do tego trzeba aż cztery łezki, czyli dwie łezki na Serafa oraz dwie łezki na Ludena. Bardzo specyficznej temy i na pewno ciężko je będzie zebrać. No, ale z tego co widzimy, to już jest na trzeciej pozycji. Tego maoka na pewno nie będzie łatwo zabić i przegrywa on tą walkę. Wiele osób ma postacie na trzecim poziomie za jeden golda. I na pewno dużo hyperrelowania tutaj było. I można hyperrelować aktualnej mecie, bo dużo postaci za jeden golda jest po prostu mocnych. Postacie takie jak Renekton, Ezyra, Ivern Maoka oraz wszystkie Predatory za jeden golda są bardzo mocne, tak więc opłaca się rolować. Składa on Serafa na tym Ezrealu i patrzcie jak ten Ezreal bije w każdego po 300 bardzo często, co jeden basic praktycznie. Niestety to tym razem nie wystarcza, ale zobaczmy, ile damage'u zadał. 6300 obrażeń od jednego Ezreala, jeżeli dołożymy mu drugiego Ludenseka, co powinno się Chociaż nie, nie może dołożyć drugiego Ludensego, teraz ma rózgę na na ławce, ale niestety Weski w tej rundzie już nie będzie mógł wsiąść, bo przed smokiem nie lecą pojedyncze itemki. Nadal wygrywa, nadal bardzo dobrze mu idzie i tak jak mówiłem Skarner pod głównego kery też jest bardzo mocny. W tej grze może nie jest głównym kery, ale jest na pewno główną postacią defensywną, przez co Ezreal może zadać większe obrażenia. Zwróćcie uwagę też na rozstawienie, żeby Ezreala bronić przeciwko asasynom. Postać po lewej, postać po prawej, jak najdalej w rogach, żeby Ezreal był tutaj chroniony. Lutister został zabrany, a zebrał on... nie, zebrał Lutistera. Myślałem, że został on zabrany. W sześciu Glaciali oraz Ruzga na Ezrealu. Bije on aktualnie po 350 z każdego uderzenia. Więc na pewno bardzo duże fajne obrażenia. Tari by mu się w tym zestawieniu przydał, jeżeli się nie mylę, żeby kolejnego kryształu licznego zrzucić kryształowego. Nie wiem, jak to po polsku jest nazwane. Zamiast aż. Chociaż aż daje nam jeszcze Rangera. Możliwe, że Aż jest tutaj lepszym wyborem, ale to trzeba byłoby sprawdzić. Bo w sumie Ezreal za bardzo nie potrzebuje Rangera, bo. On i tak większość swojego damage bije z umiejętności, więc atak speed nie będzie jakoś tam znowu wymagany. Guardian Angel z tego co widzę, będzie wrzucany na Olafa. Bardzo fajny wybór i bardzo dobry item, który spadł z ze smoka. Olaf na drugi poziom, do tego Guardian Angel. No, bardzo fajnie to wygląda. Olaf sam w sobie, po prostu jako postać, jest niesamowicie mocna. I do tego jeszcze ten Azreal, który cały czas tam jest. Szkoda, że obrażenia się nie pokazały, ale możliwe, że Azreal po prostu tutaj robi robotę. Ciekawe, czy Tarik będzie kupiony chyba nie. Czyli te generalnie tak wygląda ten build. Gramy sobie 6 Glaciali, 3 predatorów, dwóch rangerów i trzech bershakerów. Raczej jest tutaj takim, taką poboczną synergią, ale Glacal, Predator, OLARS, Crystal to są te właśnie główne synergie, które zawsze chcemy mieć w tej kompozycji. Trzecie miejsce, jak na razie, udaje mu się zebrać łezkę. Myślę, że to będzie kluczowy punkt w tej grze, bo teraz ma dwa razy Ludens Echo, czyli o wiele większe obrażenia, jeżeli chodzi o Ezreala, w, w postaci stojące obok targetowanej postaci. No i właśnie tak jak widać, sześć postaci aż przeżyło tą walkę. Zostaje on w sytuacji jeden na jednego i jeżeli gra on na Singed'a A gra na Singed'a, Singda, jak tam wolicie Ale jestem na drugim poziomie, zobaczymy Ezreal niestety dostaje Poisona, czyli potrzebuje dwa razy więcej many 50% więcej many, przepraszam Żeby użyć swojej umiejętności, no i tak jak widzicie Udało się zająć drugie miejsce, nie najgorzej jeżeli chodzi o taki build, który można powiedzieć, że jest alternatywnym buildem nie jest to najlepszy build, nie jest to build, który możecie grać co grę, bo potrzebuje ona aż czterech łezek, ale jeżeli chcecie sobie spróbować taki build, cztery łezki, dwa razy Ludensego, jeden Seraf na Azraelu z predatorami, mocnym frontlinem, to bardzo polecam ten build. Sam teraz go spróbuję, zobaczymy jak mi pójdzie. Jeżeli macie pomysły na jakieś filmiki, to wpisujcie w komentarzach, zostawcie suba i lajka. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.